Rimo Wi Sky pisze. Dzień dobry, mam problem podczas resetowania laptopa do stanu początkowego. Zawiesił się na 39%. Co zrobić? Przetestować dysk, bo to wygląda na problemy z odczytem danych z dysku. Jeśli dysk jest w porządku, przetestować pamięci RAM. Jeśli RAM jest w porządku, sprawdzić czy laptop się nie przegrzewa, może starszy laptop i system chłodzenia się zapchał. Jeśli to też nie jest, to pewnie trzeba będzie wezwać specjalistę. No dobrze, a teraz w jaki sposób przetestować dysk? Potrzebny będzie pusty pendrive. Może być jakiś stary. Ważne, żeby miał przynajmniej 2 GB pojemności. Jeśli się znajdzie jakiś w szufladzie, to się nada. Trzeba będzie go wyczyścić, sformatować i zainstalować na nim e, ratunkowy system Hirensbot CD. To jest taka minimalistyczna wersja Windowsa. Uruchamia się z pendrive'a. I tutaj wśród narzędzi są narzędzia diagnostyczne do dysku G Smart Control, HDD Scan, HDTune Tune i program od 2D. Każdy z nich będzie potrafił przetestować dyski, pokazać czy są błędy, czy nie. No, poza tym to jest system Windows. więc będzie można po prostu kliknąć na napędzie i e, wybrać opcję napraw problemy systemu plików. Czyli najlepsza, najbezpieczniejsza wersja. Gdybyśmy chcieli sprawdzić pamięć RAM, można skorzystać z pakietu System Rescue. To też jest system uruchamiany z Pendrive'a i zawiera narzędzia już oparte na Linuxie, ale zawiera też narzędzie do sprawdzania pamięci RAM. Jeśli chodzi o, o sprawdzenie tego, czy laptop się nie przegrzewa, to pewnie trzeba zrobić organoleptycznie. Wchodzimy na stronę hirensbotcd.org. W zakładce Download przechodzimy w dół i wybieramy to HBCDPS 64 ISO. I to nam się zaczyna pobierać. I w międzyczasie za przechodzimy do zakładki USB Botting. I tutaj pobieramy ISO to USB EXE. Mamy pobrany program ISO to USB, i sam plik ISO. Do tego będziemy potrzebowali jakiegoś pendrive'a. Może być mały, stary, ważne, żeby miał przynajmniej 2 giga pojemności, i trzeba z niego usunąć wszystkie dane, czyli sformatować. Klikamy prawym przyciskiem, wybieramy formatuj i odznaczamy tak dla pewności szybkie formatowanie, żeby to nie było zaznaczone. I rozpoczynamy formatowanie naszego pendrive'a to może zająć dłuższą chwilę, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ok. Pendrive sformatowany. Możemy przystąpić do przygotowania naszego systemu ratunkowego. Uruchamiamy plik ISO to USB i USB Device. Tutaj jest zaznaczony nasz pendrive. A tutaj potrzebujemy zaznaczyć nasz pobrany plik ISO. Ok, zgadza się. I klikamy proces. Czy na pewno y, wprowadzić zmiany? Tak. I znowu czekamy cierpliwie. No dobrze, wygląda na to, że nasz pendrive ratunkowy jest gotowy. Teraz trzeba go włożyć do komputera, który nie chce się uruchomić, i spróbować uruchomić go z tego właśnie pendrive'a. Aby uruchomić komputer z pendrive'a, trzeba wejść do ustawień BIOS albo wybrać menu startowe. W każdym komputerze wygląda to trochę inaczej, działa trochę inaczej, więc trzeba chwycić instrukcję obsługi i przeczytać dokumentację. I gdy system zacznie się uruchamiać z pendrive'a, to może potrwać dłuższą chwilę, bo pendrive nie jest tak szybki jak dysk. W związku z czym proszę się uzbroić w cierpliwość. Minęły dwie minuty i pojawiło się kółeczko. Jeszcze dwie, trzy minuty i system będzie gotowy. Ok, i teraz nasz system startowy jest gotowy do pracy. Pierwsza prosta rzecz, którą można zrobić, to otworzyć eksploratora i na każdym dysku, który jest na komputerze, można kliknąć prawym przyciskiem, wybrać dolną pozycję Properties i tutaj można wybrać. Tools i można wybrać check. I wybieramy Scan Drive. I czekamy. Może potrwać to dłużej, może potrwać krócej. Pozwólmy samemu Windowsowi, żeby naprawił swoje błędy. To najczęściej najlepiej działa. Jeśli dysk jest w porządku i jest to problem tylko z systemem plików, to przechodząc przez. Każdą partycję, a może być ich kilka, bo e, jeśli uruchamiamy naszego laptopa w zwyczajny sposób, to część partycji będzie niewidoczna, bo są ukryte. Tutaj powinny być widoczne wszystkie, więc jeśli wszystkie sprawdzimy, jeśli tam był jakiś drobny błąd w systemie plików, najczęściej na partycji, która jest wykorzystywana przez system UEFI, to rozwiąże problem. Jeśli nie. To użyjemy narzędzi do skanowania dysku. Ok, i teraz narzędzia do skanowania dysku. Klikamy sobie przycisk Start. Wybieramy All Programs. Tutaj wybieramy sobie Hard Disk Tools. I wybieramy sobie Diagnostic. I którykolwiek z nich wybierzemy. Będzie dobry. Zrobi, co ma zrobić. Weźmy sobie na początek G Smart Control. Zaznaczamy sobie napęd, który nas interesuje. Klik, klik. Już się nam pokazują informacje na temat, na temat tego napędu. Wybieramy Self-Test. Wybieramy. Tutaj zakładkę Extended Self Test. Tutaj już widać, że ostrzega nas system o tym, że to może potrwać więcej niż godzinę. I klikamy execute. I czekamy. Zatrzymam ten test. I zamkniemy. GSmart smart Control. To wszystko działa troszkę wolno, bo no tutaj mamy system testowy i system nagrywania. OK. HDD Scan. OK. W górnym okienku wybieramy sobie napęd, który chcemy przetestować. I wybieramy sobie Tools, i wybieramy Smart Test, i możemy wybrać Extended, czyli pełne sprawdzenie, i czekamy godzinę albo dłużej. No dobrze, to sobie możemy go darować. Jeszcze raz Start, wszystkie programy, Hard Disk Tools. Diagnostic. I wybierzmy sobie HD Tune. I tutaj mamy w okienku możliwość wybrania napędu. I wybieramy Error Scan. I wybieramy Start. I tutaj jest to pokazane bardzo ładnie graficznie. Czego nie chcemy widzieć? Nie chcemy widzieć czerwonych kropeczek. i wybieramy teraz sobie narzędzie od d Akceptujemy. Zaznaczamy napęd. Podwójne kliknięcie. Extended test. i start. I czekamy godzinę lub dwie. I to tyle, jeśli chodzi o testowanie dysków. Teraz przygotujemy pendrive'a z systemem ratunkowym System Rescue. Wchodzimy na stronę system-rescue.org i tutaj przechodzimy do zakładki Download i tutaj mamy System Rescue, który nas interesuje. Plik ISO, który ma 700 MB, klikamy i... Tutaj przechodzimy na stronę, gdzie trzeba poczekać 5 sekund, żeby zobaczyć wszystkie reklamy, i zaczyna się pobierać to, co nas interesuje. Teraz możemy się cofnąć z powrotem do System Rescue. I tutaj mamy zakładkę Botable USB. I tutaj poniżej mamy przekierowanie do narzędzia Rufus. Klikamy na to. Tutaj mamy stronę Rufusa. I go sobie pobieramy. Klik. Gdy już nam się pobrał i Rufus, i System Rescue, uruchamiamy Rufusa. Zakładam, że pendrive już jest w napędzie. Pokazuje nam się takie okienko. W tym okienku wybieramy sobie najpierw nasz napęd naszego pendrive'a, później wybieramy sobie obraz ISO, czyli System Rescue 8.2, to co pobraliśmy. Mhm, gotowe. Dobra, start. Ok, tutaj Rufus nas jeszcze informuje o tym, że dwa dodatkowe pliki muszą być pobrane z internetu. Zgódźmy się. Zapisać w trybie obraz ISO. Ok. Wszystkie dane na urządzeniu, na naszym pendrive zostaną usunięte. Ok. Gotowe. Wygląda na to, że nasz pendrive jest teraz przygotowany do tego, żeby uratować komputer. Uruchamiamy komputer z pendrive'a z systemem Rescue i tutaj wszędzie poruszamy się przy pomocy klawiatury. Już na samym początku, na pierwszym ekranie zjeżdżamy strzałką w dół, bo tutaj już mamy to, co jest nam potrzebne. Memtest 86, RAM test, enter. I czekamy, aż rozpocznie się testowanie. Ok, zaczyna się coś kręcić. Całość może chwilę potrwać. I teraz dopóki widzimy to, co widzimy w tej chwili, trwa test, i nic złego się nie dzieje. Gdy w tej dolnej części, która jest pusta, w tej niebieskiej zaczną się pojawiać jakieś napisy, jakieś czerwone napisy, to będą informacje o błędach pamięci ram. I dopóki ekran pozostanie taki, jak go widzimy w tej chwili, pamięci są w porządku, gdy pojawią się dodatkowe informacje, to pamięci są prawdopodobnie do wymiany. To tyle.